Mikołaj obierze świat. Odcinek 49. Na Wielkanoc w tym roku pogoda jak z przysłowia. Kwiecień, plecień. Bo wyżej 1000 metrów mamy już pełną zimę. Kilka dni temu było 20 stopni, ale na święta wrócił mróz. Większość polskich i słowiackich ośrodków narciarskich jest już zamknięta. W Tatrach jeszcze kilka działa. Oczywiście chodzi jeszcze Kasprowy Wier. To najwyżej położony ośrodek w Polsce i zima trzyma tu przeważnie aż do maja. Po stronie słowackiej właśnie zamknęli Łomnicę, ale działa jeszcze Szczerbskie Jezioro. Działa też położony znacznie niżej ośrodek Rochaczy z Palena, który wcale nie jest przy Rochaczach. Świąt za co nie doczekały inne dwa ośrodki w Polsce, o których dzisiaj też chcę opowiedzieć. I tak w tym roku działały długo, aż do początku kwietnia. Zapraszam do oglądania! Szczerbskie Jezioro to nazwa dużego lodowcowego stawu i miejscowości o tej samej nazwie leżącej nad jego brzegiem. Miejscowość pochodzi z końca XIX wieku, a przed 1970 rokiem została rozbudowana na potrzeby narciarskich mistrzostw świata. Miasteczko leży wysoko, prawie na 1400 na poziomie morza. Samochód zostawiamy w centrum, pod stok dojeżdżamy z kibusem. Ośrodek leży na grani opadającej z Soliska. Oddziela ona Dolinę Furkotną od widocznej tu Mujnickiej. Mimo, że ośrodek leży prawie tak wysoko jak ten na Kasprowym, stoki opadają tu na południe. No i słońce mimo dużej wysokości zmiękczyło śnieg. Jest on ciastowaty i wymuldzony. My dotarliśmy tu późno, około południa. Główna trasa to dość łatwa czerwona, o spadku 430 metrów. Na granicy lasu można zjechać w bok na drugi wyciąg. Poniżej mamy trzy warianty do wyboru. Niebieską i dwa warianty czerwone. Przy niebieskiej funkcjonuje niewielki skipan. Słabiej jeżdżący mają tu na dole trasę niebieską. Odcinek ten niestety obsługuje długi wyciąg talerzykowy. Na górze trasę główną uzupełnia równoległa trasa czerwona. Jeździ tu bardzo szybki wyciąg Furkotka. Ma on różnicę poziomów 274 metry i wjeżdża nieco wyżej niż główny. Sporo tu skiturowców. Wędrują oni wyżej na szczyt przedniego Soliska. Znajdujące się tu schronisko zaprasza jeszcze gości długo po zamknięciu stoków. Polecam gulaszową z jelenia. Kolejny ośrodek, który chciałbym dzisiaj przedstawić, to znajdujący się w słowackich Tatrach Zachodnich stok Rochaczy z Palena. Zacznijmy od nazwy. Ośrodek funkcjonował pod różnymi. Obecna jest dość dziwna. Do Rochaczy stąd daleko. Momentami tylko majaczą w oddali. Jest tu też Dolina Spalena, ale też daleko. Najbliżej jest Spaleny Żleb, ale to niezbyt ważna forma. Tak naprawdę stok jest w Dolinie Salatyńskiej, ale widać nie brzmiało to zbyt dumnie. Sam ośrodek ma parametry podobne do Szczerbskiego Jeziora. Ponad 420 metrów różnicy wysokości i trasy przekraczające 2 km długości. Góra jest niebieska, dość płaska, a dół to do wyboru stroma czerwona lub czarna. To dół powoduje, że początkujący nie mają czego tu szukać. Pomimo tego, że wysokości nad poziomem morza nie są tu wielkie, to północne stoki i położenie w sercu Tatr sprawia, że w tym roku planują działać aż do 8 maja. Jest tu też wspomniana całkiem stroma trasa czarna. Na pewno jest znacznie stromsza
niż goryczkowe na Kasprowym. Na koniec wspomnę tylko, że powyżej ośrodka, w stronę szczytu Salatyna, znajdują się popularne tereny skiturowe. Przenieśmy się do Polski w Sudety. Znajduje się tu na stokach Szchrynicy jeden z większych w Polsce ośrodków narciarskich. Co prawda do świąt śnieg tu nie dotrwał, ale do końca marca można było tu dobrze pojeździć. Wyraźnie w poniżej szczytu kończy wjazd koszmarnie wolne krzesło. Wyjazd na górę dwoma starymi wyciągami trwa niemal pół godziny. Cóż, Park Narodowy nie zgadza się na modernizację. Na szczęście dobudowano tu też nowocześniejszą, wypinaną kanapę. Mówienie zaczniemy od takiej jakby dobudówki, czyli od hali Szerenickiej. To ogromny, szeroki na kilkaset metrów plac, gdzie można sobie zjechać na tysiąc sposobów. Po środku znajduje się schronisko PTTK, popularny cel również pieszych turystów. Różnica poziomów na hali nieznacznie przekracza 100 metrów. Cały ten teren jest łatwy i świetnie nadaje się dla początkujących. Niestety ten stok obsługuje tylko wyciąg orczykowy. A wycofanie się stąd do reszty ośrodka jest cokolwiek idiotyczne. Przejdźmy do dania głównego, czyli do dwóch tras o spadku około 600 metrów i długości prawie 4 km. W górnej części zjazd jest wspólny i jest to porządna czerwona. W pewnym momencie mijamy górną stację szybkiej kolejki. Następnie dojeżdżamy do skrzyżowania. My trzymamy się lewej. To już słynna Lollobrigida. Podobno długa na 4,5 km. Trasa czerwona. W rzeczywistości jest przynajmniej 700 metrów krótsza. A ostatni kilometr to i tak zwykła leśna droga. Na ten kolor czerwony też nie zasługuje. To taka białczańska niebieska. Pomimo tego, to dalej jedna z najfajniejszych tras w Polsce. Na dole widać już deficyt śniegu. No i końcówka. Dość płaska autostrada przez las. Przy okazji zauważmy, że artysta rysujący schemat tras wykazał się nie lada kreatywnością. Spójrzmy, jak z satelity wygląda szerokość stoków, a w szczególności końcowej nartostrady. A teraz popatrzmy, jak to wygląda w folderze. Niby to materiał informacyjny. Kreatywność, fajna rzecz, ale niech ten artysta poszaleje raczej przy baśniach Andersena. Trasę kończymy zygzakiem pomiędzy plackami trawy. Druga najdłuższa trasa to Śnieżynka i Puchatek. Początek jest ten sam, potem trzymamy się prawej i wjeżdżamy na długi trawers. Przez moment jest ciut stromiej, ale z trudem ten krótki odcinek możemy nazwać czerwoną. W dwóch trzecich mamy do wyboru dwa warianty. Ciut stromszy w lewo. Albo w prawo po ten wolno jadący wyciąg. Dalej w kierunku końcówki czarnej i z powrotem. Pomiędzy stacją pośrednią, łączącą dwa odcinki wyciągów. Tak czy siak, znajdziemy się na końcowej niebieskiej części trasy. Nazywa się Puchatek i jest tu zupełnie płasko i prosto. Wzdłuż tej części pełznie pomału dolny odcinek wyciągu. Mamy tu jeszcze trasę czarną, zwaną ścianą, o której można powiedzieć, chyba to, że prawie nigdy nie jest czynna.
Aby dostać się na samą górę szybciej, nie korzystając z wolniejszych wyciągów, najlepiej skorzystać z tego szybkiego, zjechać około 70 metrów w dół i potem z powrotem 800 metrów orczykiem. Nawet ten łamaniec jest szybszy niż stare krzesła. Na koniec kilka słów o jeszcze jednym ośrodku. Leży on na stokach Stogu Izerskiego w Górach Izerskich. Schematu teraz tu nie prezentuję, bo zgubić się tutaj jest równie łatwo, jak windziarzowi na jego trasie w wieżowcu. Trasa jest tu tylko jedna i biegnie z grubsza wzdłuż wyciągu. Za to jest dość długa i ma, jak na polskie warunki, dość znaczny spadek. 435 metrów. Wyciąg to zaś nowoczesna kabina. Początek i koniec to Łatwa Czerwona. Środek zaś jest niemal zupełnie płaski. Myślę, że kilka godzin na tym stoku zupełności wystarczy, żeby go do cna objeździć. A teraz to już koniec.